Dzisiaj jesteśmy w miejscu zjazdu do firmy Velux, firmy, która bardzo przyjaźnie współpracuje z gminą Namysłów. 830 osób zatrudnionych i no wiąże się to przede wszystkim z bezpiecznym dojazdem do pracy, z wyjściem z tej pracy, z szybszym powrotem do domu, do rodziny. I dlatego zdecydowaliśmy się tutaj wspólnie z partnerem, czyli z naszą gminą Namysłów, abyśmy przebudowali tutaj zjazd do Veluxa. Cieszę się, że dzisiaj inaugurujemy tą budowę, rozpoczynamy, już jest sprzęt, już pracuje. Także mam nadzieję, że termin zostanie dotrzymany oddania, czyli przed wszystkimi świętymi. Droga jest bardzo uczęszczana, ponad 5 tysięcy przejazdów na dobę tutaj. No a tak jak mówię, te zjazdy, rozjazdy są bardzo niebezpieczne. Jeżeli chodzi o te utrudnienia dla kierowców, będziemy się starali, żeby te prace odbywały się pod ruchem, ewentualnie właśnie w takim ruchu wahadłowym, jeżeli będziemy na połowie jezdni. I no, wiadomo, że zawsze są te utrudnienia, natomiast ten krótki okres czasu i tutaj podejście wykonawcy już do organizacji ruchu, na pewno będziemy tego pilnowali, żeby tych utrudnień było jak najmniej.